Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie, z tej strony Pan Szachuś. Moi drodzy widzowie, mamy 24 listopada 2020, Title Tuesday, turniej, który ma 11 rund, tempo gry 3 minuty plus 1 sekunda na zawodnika. Jest to turniej, który grywam regularnie z najlepszymi arcymistrzami Europy i świata. Mogą grać w tym turnieju zawodnicy tylko utytułowani, którzy posiadają ranking minimum CMA. CM to jest tytuł, taki odpowiednik polskiego kandydata na mistrza. Tylko trzeba sobie taki tytuł wykupić. Przypuszczam, że tam chyba jest, trzeba mieć ranking 2200, żeby coś takiego spełnić. Witam Cię, Szachmacie, witam serdecznie. Moi drodzy, czeka nas ponad 2 godziny zabawy. Zabawy albo i porażek. Miejmy nadzieję, że nie porażek. Miejmy nadzieję, że fajnych partii. Oby się to jakoś układało. No jest to oczywiście taki turniej, który gram, aby sobie troszeczkę potrenować, otrzaskać się z tymi najlepszymi. Witam Cię, Koczoreczku, witam Cię serdecznie. No zobaczymy, czy damy radę dopaść dzisiaj jakiegoś arcymistrza. Miejmy nadzieję, że damy radę. No i sprawdźmy, jak to wszystko działa. Cześć, Pulchny. Witam Cię, Kacprze. Dobra, już ten stream teraz będzie chyba działał. Jeżeli będzie to już nagrywka z YouTube'a, witam Cię, Ustjurt, to można sobie oczywiście przewinąć ten film o 5 minut. Oczko, cześć, Laila, zero, witam Cię serdecznie, dzięki za powodzenia. Mam nadzieję, że się też będziecie dobrze bawić. Podziwiam Was w ogóle, że jesteście na żywo, że chcę Wam się poświęcić 2 godziny życia lub te kilkanaście minut, w zależności kto ile czasu wytrzyma, żeby Szachusia oglądać. No mam nadzieję, że te materiały też jakoś Wam przypadają do gustu i z czegoś tam sobie można coś wyciągnąć szachowego, nauczyć się. No, ja powiem szczerze, oglądam czasem, jak czas pozwoli, Hikaru Nakamurę, też się od niego wiele uczę. Niezły kozak, trzeba przyznać. Mam depresję, gram patoszachy. Spokojnie. Kacper, to jest część, dużo cierpliwości do szachów. Musisz po prostu w to wierzyć, bo jak nie uwierzysz, że nie podniesiesz poziomu, to przestań trenować w ogóle, szkoda czasu i nerwów. Będzie na pewno dobrze. To się nie zdobywa, się wysokich tam kategorii czy swoich celów od razu po tygodniu, 2 miesiącu. To nie jest takie łatwe. Turniej zaczyna się za dokładnie niecałe 4 minuty. No tak, Radku, jest to łatwe, no dobra, jest to łatwe, tylko trzeba przysiąść. Tak, dzisiaj nie ma Nakamury w Title Tuesday, więc mamy szansę wygrać ten turniej, więc mam nadzieję, że będzie dobrze. Zobaczymy. Nie rzucaj szachów. Witam Pana Szachusia, cześć Mr. Serc. Masz pytanie, jakie są stawki godzinowe za naukę gry w szachy, na przykład z Panem lub z arcymistrzem? Ojejku, ciężkie pytanie, zależy od arcymistrza. U mnie stawki godzinowe są takie, jakie są. Jak jesteś zainteresowany, napisz maila. Aczkolwiek na ten moment nie przyjmuję uczniów. A jeżeli masz ochotę na innego trenera z mojego polecenia, to bardzo proszę, mogę polecić. Różni trenerzy mają różne stawki. Słyszałem, że pan Bartosz Soćko bierze 200 zł za godzinę nawet, ale to już jest kaliber najwyższej półki na naszym polskim podwórku. Czy pojawi się możliwość analizy partii widzów? Będzie się można posiąść ze swoich błędów i zobaczyć. Wiesz co, Michale, nie wiem, nie zastanawiałem się z tymi tematami. Na pewno coś na żywo zrobimy. 3 grudnia na pewno będzie jakiś turniej szachowy z okazji mijającego roku z założenia kanału na YouTubie. Turniej szachowy, myślę, że coś więcej. Spróbujemy zrobić transmisję na żywo tym razem na YouTubie, więc zobaczymy. Ja już o tym mówiłem. Będzie na pewno, to jest czwartek, 3 grudnia, także się powoli szykujcie. Informacja będzie pewnie kilka dni przed, no, przed tym wydarzeniem. Chociaż to takie moje oczywiście wydarzenie, nic wielkiego. No, pobawimy się. Ponad 600 zawodników, 628, jeszcze 2 minuty do rozpoczęcia, więc troszeczkę pewnie dojdzie tych graczy.
No ja na ten moment, no dobrze, no nie ukrywam, biorę stówkę za 60 minut. Tak u mnie to wygląda, no myślę, że to nie jest tajemnica. Dopiero zaczynam, ale ostatnio coś źle robię cały czas. Kacper, spokojnie jak na wojnie. Jesteś jeszcze bardzo młodym człowiekiem. Zresztą jak my wszyscy. Jedzenie przygotowane, trzymam kciuki za dzisiejszy turniej. Oby był lepszy niż poprzedni. No poprzedni był według mnie super, super. Było 7 punktów, było bardzo dobrze. I arcymistrzowie byli koszeni jak kurcze blade. No dobrze było, zobaczymy jak będzie dzisiaj, słuchajcie. To pokażę. Aha, Gotham Chess i Nakamura streamują. Tak, no to są popularni streamerzy, zgadza się. Gotama Chessa na żywo widziałem kiedyś w Pardubicach. W 19 roku, w wakacje, tak, rok temu ponad. To sobie też grał w Openie. Tak, Duda gra cały czas, tak, tak. No, wiecie, w dzisiejszych czasach ma się po 2 monitory i 3 komputery w domu, więc dacie radę, myślę. Dobra, ja tu wyciszam komórkę, za niecałe 40 sekund zaczynamy i jedziemy. No, kawałek czekoladki na myślenie, oby coś pomogło. Ja nie uważam, że sycylijska jest moją mocną stroną. Ja się dopiero niej uczę. Jej się uczę od 1,5 roku. No ale nie nazywajmy tego nauką. Poznałem jakieś tam warianty po prostu. Pilca całe życie grałem na E4. No ale w tym turnieju trzeba grać Sycyla. Z każdej wygranej sycylijską bardzo się zresztą cieszę. No dobra, jedziemy. Mamy Szweda, CMA. Dobra, skoczek F3. No to gramy swoje po prostu. Skoczek F6. C4, zgoda, G6, jedziemy swoje domki. Czyli takie królewsko-indyjskie. Ok, mamy E4. Czyli mamy obronę królewsko-indyjską. No to klasycznie chyba. A może koń A6. Mniej klasycznie. I teraz E5 jedziemy. Każde bicie na E5 jest ok dla nas. H3. No to ciekawe posunięcie. Dobra, trzaskamy i od razu pakujemy się skoczkiem na C5, atakując pionkę. Jak F3, to jakiś skoczek H5 będzie się narzucało. Będą takie fajne opcje. Jak Hetman C2, można to wzmocnić wieża E8, F3. Dobra, poszło od razu F3. Może zagram najpierw A5. Zagram najpierw A5, żeby nie było tego B4. Może trzeba było tak od razu. Tutaj, no to jedziemy tak z groźbą taką. No ciekawe, od razu tak jest zagrane. Ciekawe ruchy, ciekawe ruchy. To chyba od razu wpakujemy się. Tego gońca sprzątać czy nie sprzątać, moi drodzy? On mi nie ucieknie. Znaczy może tędy uciec. Zagramy C6. No dobra, teraz mogę sprzątać. Tak czy nie? Czy zagrać najpierw goniec E5, F4? Bicie tutaj. Sprowokujemy gościa. No jeżeli tu zbije, to w ogóle będziemy stali fantastycznie. Sprowokujemy go. Może ten skoczek trochę krzywdy narobi. Dobra, i teraz zagramy H5 z H4 planem. Albo może zaraz jakiś hetman H4 byłoby dobry. F4 nie będzie. Tutaj oczywiście F4 jest możliwe. Dobra, skoczek na E2 chce się przerzucić. Tutaj się skoczek wzmacnia. W porządku. Mam pewien plan, tylko nie wiem, czy on zadziała. Okej, też nie ma co, myślę, że grać za długo. Hetman F6 zagrajmy, pilnujemy F4. Jak będzie skoczek E2, to H4. Myślę, że możemy spróbować. Chociaż tego gońca mi się chce zbić poniekąd. Może skoczka po prostu rąbnąć. Dobra, niech będzie ten plan, który mówiłem wcześniej. Troszeczkę czasu, nie? On szybko gra, ja gram wolno. Z takim planem. Jeżeli tak, to z szachem zawsze mam tutaj na E2 i goniec potem tam albo na C3. Bo zawsze ruch F4 osłabia też punkt E4. Dobra, poszło, poszło. Aha, w ten sposób zagrał.
No to ciekawie, muszę wybić. Skoczek wybije pewnie. Tak. Tutaj leci niby. No właśnie, leci. To może tak w takim razie na tego pionka. To białe po prostu zagrały tak, żeby mnie tutaj wyczekać. Może ten plan H4 nie był taki dobry do końca. Tutaj poszło. Bić trzeba. To zbije. No i dobra, spróbuję wymienić te hetmany. Myślę, że to będzie dobra wersja. Ten pionek już jest stracony oczywiście. Ojejku, skoczka na C5 podstawiłem. No, słuchajcie, szykuje się dzisiaj dobra gra. Szykuje się dobra gra, widzę. Tak łatwo podstawiać. Kompletnie nie zwróciłem uwagi. No niestety. O, niestety, niestety. Nie będzie to dobrze wyglądało. No, muszę zbić, co ja mogę. Tym razem zaczniemy od porażki. Co ja mogę, biedny żuczek. Jest w trąbkę. No jeszcze coś popróbuję. No czystą figurę więcej. Niewiarygodne. Tutaj z taką opcją. Jeśli tu się pomyli, to będzie mat. Ale się raczej nie pomyli. Ten pionek mi da jakieś szanse teoretyczne. Ale skoczek E2 tu wezmę. No coś tam mogę postraszyć jeszcze, ale chyba za dużo nie postraszę. No właśnie. Prosta gra. Bije pionka. Bije kolejnego. Tutaj te dwa pionki wolne. Może coś jeszcze postraszą? Tutaj, żeby tym pionkiem iść. Oj, będzie ciężko. Tak, nie pozwolę tutaj. Aha, skoczek tutaj. No właśnie. Ten szach był bez sensu. To mnie chłopak załatwił. No tak, spróbujemy. No tak, szach był bez sensu, bo miałem zawsze podparcie tam. Jeszcze tak spróbuję, ale pewnie nie zbiję. Skoczek tutaj. Aha. No widzicie. Co zrobisz, jak nic nie zrobisz? Partia jest totalnie przegrana. No ale pograjmy. Poróbmy puste ruchy. O, jeszcze podstawiłem, myszka się osunęła. Dobra. No słuchajcie, niestety porażka w pierwszej rundzie z teoretycznie słabszym zawodnikiem. Niedobrze. Niedobrze się zrobiło. Co tam piszecie? Czy myślę, że szach osiągnął taki poziom, że na najwyższym poziomie 99% meczów będzie się kończyć remisem? Myślę, że nie. Nie, myślę, że nie. To są zawsze ludzie, pamiętajcie. Dobry wieczór, witam cię Adamie. No Duda też gra słabo, no tak, tak. Nie od parady mamy na imię obydwaj Krzysztof. No dawno nie zacząłem od porażki w Tele Tuesday z tak słabym zawodnikiem, jeśli chodzi o ranking. Słabym dla mnie oczywiście, 2200, ale pod nim może się kryć jakiś dobry zawodnik. Słuchajcie, ten czescom coś mnie denerwuje, bo tutaj mryga cały czas coś z tym... Z tym serwerem chyba coś się dzieje nie tak. Nie podoba mi się to za bardzo. Witam cię, Tury na Tory. No, kurczę blade. Niech mi tu nie mryga, bo to trochę deprymuje. Dobra, muszę otworzyć oczy, bo nic nie widzę. Już tak podstawiam. Zawsze ciężko wrócić po słabych partiach. Zobaczymy, zobaczymy. Stefczyku, no witam cię Stefczyku, nie wiem czy się z tobą witałem. Dzień mija dobrze, pracowicie. Dziś miałem dużo zajęć, jak zwykle zresztą, i człowiek jest trochę wypruty. No dobra, czekamy na rundę, aby się odkuć. Sprawdzę od razu, gdzie ja tu popełniłem jakiś błąd.
Ale słabo pograłem. Partia w moim stylu. Moje domki. No tak. To wiedziałem, że jest dobrze. Tutaj. Okej, co on pokazuje? Skoczek H5 od razu. No to praktycznie wyszło to samo. Skoczek H5, hetman D2. Okej. Oj, Katrze, dziękuję Ci za piątkę. Przyda się. Ja też kasę rozdaję ostatnio. Donate sypię. Bardzo mi miło. Dziękuję, dziękuję. Na drugą czekoladę. O, proszę bardzo. Ostatnia. Smacznego. Skoczek G3. Wieża. Co tu grać? No szachy niby są proste, ale chce się wejść na taki poziom i walczyć z najlepszymi, to jednak no taktyka. Taktyka nie taka prosta, tylko tym razem słodka. Rzadko słodycze jem, ale o, gdzieś jakieś parcie miałem. Goniec E5. No dobra, tak poszło. Wieża D1. H5. No dobra, hetman F6 jeszcze wchodziło. Skoczek na C6? O co biega? Aj, cały czas pod te pułapki podchodzę, faktycznie. Skoczek C6, BC. Przepraszam, pokażę jeszcze raz. Dzięki za followa, witam Cię serdecznie. Bicie na C6, bicie. I tutaj strzał. No ciągle to gubię. No nie wiem dlaczego. Nie widzę po prostu groźby. Wydaje mi się, że zawsze jak pionki tutaj stoją, czy szczególnie na C6. Dzięki Wrotek za followa, witam Cię. To tutaj niby jest dobrze. Faktycznie, ten strzał, muszę uważać na ten strzał zawsze, jak ten hetman tutaj stoi. Przeciwnik też nie widział, więc zobaczcie, że jednak ze mną nie jest aż tak najgorzej. On po prostu grał obronnie i wyczekał, no. Tutaj trzeba się niestety wykazywać złą kreatywnością. H4, goniec bije G3, dobrze było. No tak, tego nie widziałem, ale bicie tutaj. No, tragedii nie ma oczywiście chyba. Bardzo fajne zagranie, goniec G4. Nie brałem w ogóle tego pod uwagę, bo jak bicie, to hetman H4, tutaj jest opcja mi mata. Ciekawa sprawa, skoczek E6, tutaj chyba coś pogrzebałem, F5 poszło. No dobra, tutaj dał mi wymienić i co to jest gorsza? No tutaj oczywiście podstawiłem, tak? No wieża bije 4, dobra, biały ma lepszy, no biały ma lepszą, figury są bardziej rozwinięte. Właśnie wracam ze szkółki i zagraliśmy sobie turniej for fun i wygrałem. Gratulacje, subskrybencie. No nie poszło. Cześć pasjonat, 69xxx, no ciekawy nick, no to oglądajcie, tylko grzecznie. No dobrze, słuchajcie, nie poszło, no dobra, pierwsze kody za płoty. Turniej wygrać można mając 10 z 11, więc wszystko przed nami. Tak, słuchajcie, ostatnio, już nie zdążę, chciałem o tym zawodniku coś powiedzieć. Dobra, później jedziemy, mistrz FIDE jakiś z Grecji, Grecja. Dobrze flagę poznaję. Dobra, jedziemy. Hetmański będzie. Będzie gambit hetmański. Konie do przodu i icha. Goniec F4 można. E3. No i C5 prawdopodobnie grają. Dobra, to sobie zagramy hetman C2. Tutaj C5 będzie? Nie, nie będzie. Będzie. Okej, okay, taki ruch. Dobra, zbijemy na C5 i zrobimy H długą ruszadę. Ten skoczek na C6 w długiej ruszadzie stoi, więc zagrajmy sobie wieżę na D1 może. Z planem krótkiej, żeby tutaj nie szarżować zbyt mocno. Taki ruch oczywiście znamy. Tutaj grozi teraz B4. O, do tego się nie spodziewałem. Przyznam szczerze. Ale takie jeszcze posunięcie mam. Tutaj obronne. Chociaż skoczek D7 wygląda niedobrze. Ale nie, skoczek D7 to goniec D4. Wszystko pilnuje. Chodzi o to, żeby bronić tutaj na C3. Planem moim będzie zagranie goniec D3 za chwilę. Tutaj! To ciekawe. Dobra, gram tak. F6? To H3. No wiecie co? No to jest mistrzostwo świata. No kompletnie nie widzę najprostszych uderzeń. No to chyba muszę hetmanem wybić tu za dwa skoczki. Coś tu mryga ten czeskom.
Dobra, słuchajcie, wymieniam hetmana za dwa skoczki, bo inaczej tracę bardzo łatwo materiał. Nie, no nie mogę sobie na to pozwolić, chociaż dwa skoczki, wiadomo, że mam gorszą, ale tak praktycznie trzeba próbować jakoś to rozgrywać. No i teraz F6 chyba jest po mnie. Ciekawe, czy on to zauważy. Dwa skoczki za hetmana. No F6 chyba z dobrym ruchem. Kurczę, ale pograłem już w 14 ruchu. Koniec partii. W 13. Okej. No to tutaj trzeba wybić. Roszady nie mam. Okej. Zrobimy sztuczną roszadę, prawda? Tylko, że jak dam mu się rozwinąć, to nic to za wiele mi nie da. Oj, będą dwie porażki, będzie przykro. Dobra, tu jakieś szanse, coś się tam pojawia, ale chyba nie za bardzo mimo wszystko. Może spróbować jakoś tak i z taką opcją. Dobra, ja tu nie mogę za długo myśleć. Zagrajmy skoczkiem. A, jest F6 po prostu. No dobra, ale jest taki ruch jeszcze. Ten goniec nie stoi tu zbyt dobrze. A, tu jest hetman na G5. Fatalnie szachuś zagrałaś. No dokładnie. Taki ruch jeszcze mamy. Aha, ten mnie zbije tutaj. No może nie zauważy. No nie, no niestety to jest partia totalnie przegrana. Jest bicie na D4. Jak nie zbije na D4, to już w ogóle jest słaby zawodnik. Ale zbije, na pewno zbije, bo goniec tutaj na C5 i potem E5. Koniec partii. Znaczy to już jest koniec oczywiście partii, ale co mogłem zrobić, no? Czarne mają idealną pozycję, idealną przewagę. No dwa jajka będą, słuchajcie. W tamtym tygodniu zacząłem od trzech zwycięstw, obym tutaj nie zaczął od trzech porażek. Już druga nie zagrał. No to ciekawe. To tak, oczywiście gramy. No to faktycznie klient nie jest najlepszy, ale ja tu pograłem jeszcze gorzej. Dobra, tu mi wisi. Jak zbiję tu, to mi wszędzie będzie wisiało. A skoczek D6, a nie, to mat na końcu jest. To może tak. A może twardą obronę zrobimy, skoczek D2, tutaj spróbuję tak zagrać. To w ogóle jeszcze facet mi dał szansę. No goniec C5, ja bym na jego miejscu grał. No tak, gramy. Goniec C5 raczej zagrać musi, dokładnie. No wybijam, a co już mi pozostało, tak? Ach, nie za wiele tutaj dobrego jest z mojej strony ten goniec. No chociaż żeby nie miał jednej wieży, ale ma. No będę grał szybko, on musi coś tutaj wygrywać. Spróbuję po prostu jeszcze stać w miejscu. Nie ma dobrej gry, żadnych perspektyw na lepsze życie. Cofnę skoczka. Aha, bicie, hetman E3. Nie wiem, może tak, może nie. Może jakiś H3. A, ciężko powiedzieć. Tutaj jakieś bicie się szykuje. Dobra, gram H3, nie wiem po co, ale sobie zagram. Muszę coś szybko grać. Zajdę z jakichkolwiek szachów. Przy okazji może skoczka gdzieś przestawię. On oczywiście może też trzasnąć tutaj na C3. Nic nie bierze, widzę. Twardo królem do centrum chcę, żeby dać mu mata. No i skoczek E3 spróbujemy. Tutaj pilnujemy na G4 przy okazji. Dwa skoczki za hetmana, tylko te moje skoczki nie grają jak trzeba. Aha, A5 teraz będzie grał. No tak. Zrozumiała sprawa. Tutaj pilnujemy B4. Ma 30 sekund. Ale szachuś w opałach. Tutaj. Słusznie. No dobra, ale bije. No muszę. Bije tu się gońcem zasłonie. Jakieś takie strzałki. No bić muszę. Ha! Tu wisi. O red. Wszędzie wisi.
zostawiłem po prostu. Bieda, panie. Może nie zauważy, no ale pewnie zauważy. O, rety, jeszcze tak. Jak to wygląda, to i tak jest źle. Ojejku, hetman przecież może zbić. Dobra. Rozkładam ręce, nic nie idzie. Dwie porażki na początku jest. Są niestety dwie porażki. Co tam piszecie? Czy można jeszcze liczyć na współpracę z Marianello? Wiesz co, no nie wiem. Nie wiem, nie mam pojęcia. Marianello sam do mnie napisał któregoś dnia właśnie, żeby tą symultanę zrobić i chwała mu za to. Każdy robi swoje póki co na początku. Tak grał Kasparow. Dzięki pasjonat, że zostałeś dłużej. Chociaż nie wiem na jak długo, widzisz jak idzie. Dwie porażki w ogóle, tragedia. Nic kompletnie, kurcze blade. Nic oczy moje nie widzą, kompletnie. Dzięki za followka, witam cię serdecznie. Maksymalna moc. No, Maciuś, bo sobie porozmawiamy. Witam cię. Mam tak samo jak ty. Matko Boska, Wrotek, 5 dych, Chryste, Panie, serdecznie ci dziękuję. No, wiecie, tylko duże pieniądze mi poprawiają humor. Jak to brzmi. Mówię tutaj o milionach i miliardach. Dzięki serdecznie, jest mi bardzo miło. To jest najwyższy donate, jaki w życiu dostałem. Sam ich rozdałem ponad 100 w ostatnim tygodniu, bo ludzie zasługują na to, co robią. Serdecznie ci dziękuję. Będę na pewno pamiętał. Dzięki, Wrotku. No właśnie, tak. Zaraz się rozmyślisz. No cóż mogę poradzić? Nikogo nie zatrzymuję. Będę się starał, oczywiście. No, za 50 zł rok przeżyjesz? Może chomik za rok przeżyje. Ale czy ty, to nie wiem. Okej. No dobra, słuchajcie. No musimy się wziąć do roboty. Ostatnio to było tak. Tydzień temu było świetnie. Dwa tygodnie temu też się zaczęło od dwóch jaj chyba. Albo od pół punktu. No i ten turniej nie wyszedł za bardzo. No spróbujemy wrócić, ale to wiecie jak to jest. To ciężko się zawsze przełamać w turniejach, ale to jest cenna nauka. Cenna lekcja, żeby nie lekceważyć żadnego przeciwnika. Znaczy się, ja nie lekceważę, tylko no po prostu nie idzie, nie? No po prostu nie idzie. Na co zwalić? Ja wiem, zmęczenie. Powiem wam szczerze, jak już tak mocno pytacie, no to ja mam codziennie szachy, po prostu jak świr. Nauka dzieci, nauka, jakieś zajęcia, jakieś nagrywanie filmów, analizy, ciągle oglądam te szachy, ciągle szachy, przesyt. No ten wtorek jest takim dniem, no też w sumie dobrym, bo początek tygodnia, no tam w weekend tych szachów nie ma może tak wiele, ale zawsze są. Tak, ale szachy. Tęsknię już, powiem wam szczerze, za turniejami live. Niech już te pandemisko się kończy, bo po prostu też już chcę się wrócić na żywo. Wrotku, no gra i komentowanie też nie pomaga. Coś w tym jest, bo ostatnio, słuchajcie, zagrałem sobie turniej bez Twitcha, bez niczego i faktycznie grało mi się lepiej, ale też byłem jakoś inaczej nastawiony. Ja nie uczę, ale też oglądam prawie 20... No... Świetnie, to jest pasja właśnie. Szachy to życie, tak. Życie to szachy. Za mało życia jest, żeby te szachy zrozumieć. Dajcie znać od razu, jak tam Jankowi idzie, bo tam też niestety dostaje nieźle w ciry. Szkoda trochę Janka, no ale to jest też gra przez internet, na żywo. Myślę, że też to by wyglądało zupełnie inaczej. Ludzie siedzą przed tym monitorem, męczą oczy, no ale nie mamy wyjścia na ten moment, trzeba sobie radzić. Nie ma na co zwalać. No dobra, dwa jajka jak prawdziwy facet, zniesione, jedziemy dalej. Kolejny mistrz Fide. No łatwo nie ma, niestety łatwo nie ma. Trzeba grać. Mamy czarne, więc zegar po prawej stronie, może będzie szybciej szło. E4, jedziemy C5, E6. Skoczek D5. Dobra, takie ruchy, ok.
Taki ruch mi się podoba. Zagramy trochę na wariata. A niech sobie myśli. Chodzi o to, że jak zbiję, to ja skoczkiem. Postaram się trochę mniej mówić, bo faktycznie tutaj dobrze mówicie, żeby nie tracić energii na gadanie, ale chcę wam robić dobrze. Jak to by nie brzmiało, przepraszam. No właśnie, czeską coś szaleje. Ach, to mnie deprymuje. Musi być idealnie. Szachownica musi być równo ustawiona. Zegar musi działać. No nie może tak wyglądać to wszystko. Koń B6, D4 będzie prawdopodobnie. Atakujemy pionka. Hetman C7 zaraz przyszykuję. Zrobię zaraz roszadę. I zagramy hetman C7. Goniec nie ma życia za bardzo. I nie zanosi się, żeby to życie miał. Ale tu po wymianach może jakoś skoczka. A jak to zrobić? To w ogóle dziwolągi mi wyszły. Ale on też nie może D4 zagrać, bo tutaj i tutaj będzie wisiało wieża B1. Wieża B8. Zawsze skoczek wyjdzie. B6, goniec B7 ewentualnie. Zobaczymy. Aha, tu można było skoczek D4 zagrać. Dzięki serdeczne za followa. Dzięki, dzięki. Teraz przyjmuję taką strategię. A, męcz mnie przeciwniku, atakuj, myśl. A ja tu się będę bronił, może to zadziała. Zobaczymy. B3. Ok. B3 chyba jest dobrym ruchem. Zagramy koń A8. Rzadko taki ruch się widuje. No ale takie B5 coś będę chciał próbować grać. B5, bicie, bicie. Hetman A5 i jestem w domu. Ok, jedziemy. Zbiję, zobaczycie, że zbiję. Zbił. Chyba biorę figurę. Goniec F1 to bije tu i bije tam. Jakby nie było, biorę figurę. Albo dwie figury za wieżę. Tak, goniec F1. No to dobra, bierzemy skoczka i bierzemy gońca. Przewaga jest po naszej stronie. Tylko niczego nie podstawić. Nie, już nie podstawimy tu niczego, absolutnie. Skoczek C7, skoczek D5 będzie wracał. Tutaj hetman sobie spokojnie może stać. Dobra, jedziemy tak. Od razu skoczek D5 i świetnie zablokujemy tutaj akcję. Figury trzeba szybko wyprowadzić. Tu jeszcze będę miał opcję goniec A6 w ogóle. Czy ją wykorzystać teraz? Tutaj na widełki. Wiecie co? Zagram gońcem na A6. Wymienię tę figurę mimo wszystko. No dobra, wymiana. Ha, bo jak wybije, to on będzie miał dwa wolne pionki. Ale wyjścia nie ma, tak trzeba grać. Są te wolne jego pionki, ale one jeszcze tak nie idą dosyć szybko. Tak, mam dużo czasu, to prawda. Mogę zawsze tutaj zagrać taki ruch, żeby trochę przyblokować te pionki i zdążyć przetransportować te figury. Króla podciągnąć bliżej. No taki jest plan. Nie ma co za dużo też myśleć. Znaczy się, no to są takie ruchy, myślę, że w miarę oczywiste. Dobra, wieża będzie chciała wjechać mi tutaj. Bardzo proszę. Nie pogniewam się. Zagrajmy tak. Jak wieża zagra tu, to mam skoczek na C3. I zdobywamy materiał. Wymienia, to ja tam chyba tak zagram. W pionkach się wyrównało. Taki ruch grozi. Dobra, ale chyba taki ruch teraz jest. Jak się nie mylę, chyba to jest ruch dobry. Bo ta wieża nie jest broniona. Tylko dwa pionki zostaną. No ale to jest technicznie wygrana pozycja oczywiście. Wygrać jeszcze trzeba. Tutaj zagram król E8. Dobra, poddał. Przeciwnik zaufał. No to mamy zwycięstwo. Jest. Jak słuchacie, jakie takie zwycięstwo smakuje po takich dwóch porażkach, to sobie nawet nie wyobrażacie.
Albo i wyobrażacie sobie oczywiście, takie zwycięstwa smakują najbardziej. No dobra, złego dobrego początki, jak to mawiają, o ile dobrze to powiedziałem. Co tam piszecie? Już czytam, czytam, czytam. Janek przegrał niestety. Ja mam taką zasadę, że jak gram i przegram 5 partii pod rząd, to idę robić coś innego i potem albo gram znowu pod wieczór, albo... No spoko, zasady trzeba jakieś mieć pewnie w życiu. Pogonię C7, może goniec A6. Aj, no tak, no to zagrałem taki szachista. Ten taki szachista, przepraszam. Duża różnica czasu, tak. Tak, lepszy niż czekolada. Czekolada też trochę daje, bo się lekko obudziłem. Zaczęła działać może. Tak, szachuś pal do przodu. No, Wrotku, bardzo serdecznie Ci dziękuję. Jestem tak mile zaskoczony. Znaczy, Kacprze, również Ci dziękuję, bo nawet. Słuchajcie, ale na PayPalu jest coś takiego, jak ktoś mi tam przesłał złotówkę, to wyobraźcie sobie, że 83 grosze zabierali od razu. Tam wydaje mi się, że im większa kwota, tym mniejsza prowizja. Ale dokładnie nie wiem. O, to złodziejstwo. Znaczy, no nie złodziejstwo, no takie są zasady. Wszyscy podatki płacimy, że tak się wyrażę, ale super. Bardzo się cieszę, dziękuję Wam serdecznie. Jak też jakaś tam kaska się zbiera zawsze, to można sobie pomyśleć o jakichś nagrodach dla widzów w turniejach. To też jest zawsze fajna atrakcja, myślę, nawet jakby to miał być przysłowiowy lizak czy długopis. No ale to... Nie, pulchny, bo na konto to też podatki trzeba płacić, nawet wyższe, więc spoko. 3 grudnia na pewno zrobimy turniej. Słuchajcie, 3 grudnia przypominam, mój kanał na YouTubie kończy roczek. Kończy roczek i z tej okazji, no trzeba zrobić turniej. Jest to czwartek, więc myślę, że taki dzień w miarę sensowny w tygodniu. Jaki by nie był, to i tak byśmy zrobili, no. Także na pewno zrobimy jakiś większy turniej. Trzeba w PayPalu oznaczyć, że wysyła do znajomego, a to nie wiedziałem. Dzięki serdeczne za informację, Adaś. Nie, no nie zamawiaj tort, tak to go będzie jadł. A, przez internet, tak, rozmawialiśmy o tym. Witam serdecznie, cześć, raz Klim07. Janek pierwsze dwie partie dziś przegrał. Wiem, że za Aronianem to widziałem. Z Wieśkiem to nie widziałem niestety. Akurat w czwartek nie mam zajęć, więc chętnie zagram. Tak, czwartek, 3 grudnia, na pewno będę przypominał. Myślę, że na Liczesie zrobimy turniej. Widzicie, czeską czasem szwankuje. Nie chcę tutaj problemów. Już 2 razy czy 3 razy serwery tutaj padły, jak te turnieje nasze były, więc na Liczesie. Szykujcie konto na Liczesie. Będziemy grać. Tak. Trzeba trenować, Maciuś, oczywiście. Cześć, DJ McFly, DJ McFly. A jakieś już planowane godziny turnieju? Myślę, że Marcelino, no jakoś pod wieczór, ciężko powiedzieć, pewnie w przedziale godzin 16-18, może 17. To dajcie znać, jak Wam pasuje, coś tam pod uwagę będę brał. Ja tam oczywiście mam jakieś jeszcze zajęcia, ale sobie oczywiście przełożę, żeby to pasowało. Zrobimy sobie dłuższe jakieś tam granie, może symultane, może jakieś rozmowy, tak? No bo jestem Wam chyba to winny mimo wszystko. Cały czas komentujecie, oglądacie, jest mi niezmiernie miło. Jest to fajna sprawa. No także zrobimy sobie fajną balangę na szachownicy. Po 18. Okej, będę brał to pod uwagę. No na pewno o 16 nie zaczniemy, bo wiem, że ludzie jeszcze pracują, więc spokojnie. Tak, symultana. No zobaczymy, może gra z widzami, ale to myślę, że główną atrakcją to będzie turniej. No zobaczymy. Jeszcze pomyślę, pulchnę. Zobaczymy. Kacprze, no ja mówię pulchnę, no mój Kacper. Dzięki, Tomek Rutkowski. No wieczorem lepiej, tak. Szkoła, praca, zgadza się, Maciuś, zgadza się, zgadza się. Dobra, za chwilę jedziemy dalej. Mam pytanie odnośnie, czy jest możliwość wyłączenia tego paska z szansą wygranej, nie mając konta premium? Wiesz co, nie mam pojęcia, jak jest bez konta premium. Ja już te konto premium posiadam, a tu Was zachęcę do robienia mistrza Fidei wyżej i CMA na przykład, bo macie wtedy konto dożywotnie.
Diamentowe, dożywotnio dają. Dobra, zaraz poczytam Wasze komentarze. Jedziemy z kolejną partią. Znowu czarne. Mamy chyba francuskiego mistrza FIDE. Jedziemy. E4, no to znowu jedziemy z sycylijską. O, Gambit Mora. Jak C3, to a D3 od razu gramy. To nie będziemy w gambity żadne wchodzić. Ok. Wyprowadźmy figury, jak Bozia przekazała. C4, ok. No to jedziemy skoczek F6 z E5 planem. Tak. Czy E6 można było zagrać? To goniec C5 jest dobrym ruchem. Nie puszczamy gońca na E3. To jest ważne posunięcie. No i roszadę zrobimy. Tu H6 oczywiście. D6 najpierw niech będzie. Aha, skoczek D5 wchodzi. A nie, skoczek nie wchodzi, bo jest taki ruch. Skoczek D5, G5, jak skoczek bije, bije tutaj po prostu. Jak skoczek wraca, skoczek na przykład na E7. Dobra, jedziemy tak. No jak bicie, to w ogóle stoi czarno świetnie. No taki ruch widziałem. To chyba nic nie podstawiam, mam nadzieję. Tu wisi, okej, okay, no wisi, ale tak. Aha, to jeszcze jest hetman na H5, ale to mam F5. Oj, groźnie się robi. Ale to zawsze mam bronę. Oj, kurczę, faktycznie ciekawie się porobiło. Jak zagra tutaj hetmanem, może E4 wtedy. O, muszę pomyśleć teraz. Tu ma wieczny szach, jak zagram F5. Oj, szachuś, ale żeś pograł znowu. Haha, tu grozi mat. Trzeba grać tak. On zagra tu. Ale to bez znaczenia, bo jak zagram tutaj, on zbije. Ja tak, to będzie dawał mi wiecznego szacha. Dobra, liczę na to, że wiecznego szacha nie dostanę. No F5 muszę zagrać, nie mam wyjścia. Znaczy wieczny szach oczywiście może być, tak, no to już remis. Remis też jest wynikiem nie najgorszym. No, ale myślę, że on będzie chciał atakować. Znaczy on chyba nie ma wyjścia, musi dawać mi szacha. Dobra, nie ma wieczniaka, a więc będzie gra dalej. No to cóż, żeby tutaj nie podstawić, taki ruch chyba jest dobry. Szach, no to król odejdzie i szacha chyba więcej nie ma. No chyba, że lepszym ruchem będzie hetman D7. Tu mi wisi skoczek, ale to figury się wyrównają. Chwilunia. Niech ja pomyślę jeszcze chwilkę. Hetman może C7 będzie lepszym ruchem, bo tu zawsze nie bije mi. Ale chyba hetman na D7. Goniec na F6. W takim razie chyba hetman C7. Tutaj szach, tu. Chyba hetman C7. Wydaje mi się, że to jest ruch, który ma tu szansę jakoś się wybronić. Miejmy nadzieję. Bo jak zbije skoczka, no będzie musiał pewnie zbić skoczka. Jak mi się uda wymienić hetmany, no to może jeszcze jakoś powalczę. Jak wybije skoczka, może po prostu wybije najpierw pionkiem i poczekam. Ciężko powiedzieć. Dobra, jest szach. Aha, muszę wybić wieżą. Jakość. No dobra, będzie miał jakość więcej. No będzie miał jakość więcej. No tak, to jest jego plus. Dzięki serdeczne za followa. Dobra, to jest plus. Jak jest pionka? 2, 4, 5, 2... 4, 6. Mam pionka mniej i jakoś mniej. Tylko te pionki centralne jakoś mnie może tutaj uratują. Ten goniec jest silny, to jest moja duża rekompensata. No spróbuję go tu poszukiwać. Kurczę, ale faktycznie ograł mnie. Tam trzeba było coś innego jednak pomyśleć. Królem bliżej. Gońcem trzeba. Okej. I teraz pytanie, czy tak? Wcześniej trzeba było tak zagrać chyba. Panie Szachusiu, jedziemy, tak, trzeba. Zobaczcie, znowu miga coś tutaj. I D5 chyba będziemy jechać. No musimy grać na wygraną. O, jeszcze tutaj zagrał, to w ogóle tędy. Nie wiem, mam dziwne wrażenie, że stoję jakoś dobrze. No to tak. Król w centrum, niech też robi robotę. Jak zbije, to zbije tym. Te pionki niech idą do przodu. Zgoda. Zagram taki ruch, bo po wybiciu koniec na H3. Jakiś tam będę planował rzeczy. On jeszcze zagrał tu wielu. O tutaj, wow. O kurczę blade. Dzięki serdeczne.
Kurczę, blade, no nieźle, trzeba przyznać. Ale słuchajcie, jak to zagrać? Może tu? Taki ruch mi się podoba, bo jak zagra tu, to ja tu i zawsze mam szacha na h3. Szacha na h3 mam. Chodzi o to, żeby te pionki zostały, tak? Będę planował grać. Ten król zawsze tędy przejdzie. No, król do akcji. Król do akcji. Co tutaj grać? Bo nawet różnobarwne jak zostaną. Jak zbiję tutaj, to taki ruch mam. Biję tam, tutaj jeden pionek zostanie i będę próbował. Będę po prostu próbował. No dobra, taki ruch też widziałem. Trzeba grać tak. On odejdzie wieżą, to ja przepycham pionka. Albo też królem na c3, bo wieża no chyba musi wybić tutaj. Dla niego to będzie najbezpieczniejsza chyba droga. Ja wybiję tu. No tak, no wydaje mi się, że mam dużą inicjatywę. Okej, okay, wieżę trzeba wybić. Nie mam wyjścia i gramy tak. Chociaż dokładne może zagranie było. Dobra, co by było, to by było. Aha, tu podstawię. Oj, szachuś. Ostrożnie, ostrożnie z tymi ruchami. Nie za szybko. No muszę, tak. Zwiążemy tutaj króla. I technika, technika. Czy ta technika się uda? Ja mogę zagrać sobie trochę szybciej. Okej. Aha, on tu się trzyma. No nieźle. Brał mi gońca. 20 sekund. Źle zagrałem gońcem, tam trzeba było. Dobra. Chyba go mam. Chyba mam gościa. Oj, chyba nie mam. Ostro. Co to za pozycja jest? O cholercia. Dobra, przegrać nie przegram. Żebym na czas tylko nie przegrał. Jeszcze można powalczyć. A, wymieni mi hetmany. Czyli remis. No, ciekawa partia, powiem wam szczerze, ale no, niestety nie czuję mocy dzisiaj. Muszę przyznać po tych czterech partiach, nie czuję mocy. Co to za końcówka? Strasznie mnie to ciekawi. Zobaczę to od razu z programem, ponieważ nie wiem. Jak to ocenia? Minus, ale nie za duży, jak widać. Ale wcześniejsza chyba. Może dalej przejdziemy. Tu się nieźle podziało, dobrze pograł. Ta końcówka, jak jest oceniana, jestem ciekawy. Plus duży u białych. No świetnie. Teraz. Nadal plus. Teraz, panie szachuś. Tak. Król. Hmm.
Królem zagrał pewnie źle. No tak, goniec H3. Sądziłem, że ja tą końcówkę wygram i to bez większych problemów. Król E5 od razu pokazuje. Aha, to tak zagrałem. No tak. Tutaj E3. A trzeba mieć dobrą technikę, żeby taką końcówkę wygrać przede wszystkim. Ja jej nie posiadam niestety. No jest minusik. Mimo, słuchajcie, że pion mniej, to jest minusik, ale sprawdźmy dalej. Dobra, przejdę tak w miarę szybko, bo jestem ciekawy po prostu efektu końcowego. Pokazuje niby remis. No tak. Tutaj podstawiłem w tym momencie gońca, ale on nie zauważył. A ta końcówka, jak jest oceniana? No właśnie, teraz jest minus, wygrana niby. Wieża H5, tak. Król D2. E2, cyk, cyk. No i dobra, dobra, okej. Co to za końcówka jest? Remisowa? No nie żartujcie. No faktycznie, bo to jest zawsze ten przełom. Nieźle, trzeba przyznać rację, że tutaj mistrz Fide sobie nieźle pograł. Cześć Zozolek, pozdrawiam. Król G8. No tak. B4, no remis, faktycznie. Byłem przekonany, że jest wygrana. No dobra, no to jednak komputer czasem łagodzi tutaj zapędy w ocenie. Co? To jest wygrana? Czy tu jest jakiś ruch, którego ja nie widzę? Tak, hetman G7, tak poszło. Król E6 i jak dalej? Aj! Król chyba hetmanem tutaj trzeba grać. No tak, ja zbiłem i jest remis praktycznie. Tak, jest remis. Hetman F6, zobaczcie. Hetman F6. Jeśli król tu, to tu. I biorę hetmana, więc musi tutaj zagrać. Hetman F5. No tak, to taka geometryczna pozycja. Tutaj goniec z hetmanem muszą się jakoś dograć razem. Hetman F5 pokazuje. Tutaj jest opcją wybicia. Ok. Jeśli król tu, to ja biję z szachem. Ale to tak, sprytne to jest zagranie, trzeba przyznać. Król E8 najlepsze według komputera. Hetman E6. No ale to trzeba wiedzieć, jak grać. Kurczę, Felek. Więcej czasu miałbym, to pewnie bym pokombinował. To jest, nie jest aż takie trudne. Tylko na większym czasie. Król D8. Goniec F6. Ciekawe. Król C7. Hetman E7. Cały czas jest taka opcja, że nie może król iść tutaj, bo jest szach. Król B6. Aha, goniec D4. Nie, hetman B4. Goniec D4 też bierze pod uwagę, ale hetman troszkę wyżej. Nie, goniec D4, trzeba mu dać pomyśleć chwilę. Goniec D4. Dobra, goniec D4. Król A6. No nieźle, hetman. D6. Dajmy mu chwilę pomyśleć. Ja były zawodnik UKS Biały Pion, ale to było za 23 lata temu, niestety bez większych osiągnięć, bo szybko rozwiązali klub. Nie, teraz widzę, że go reaktywowali. Tak, hetman równa się królowa, powiedzmy. Hetman F6, no to wiecie, niby komputer pokazywał dobrą. Aha, tutaj jakieś takie maty wchodzą. Tutaj, dobra. Hetman B6. Król C8. Ale to są trudne ruchy, żeby coś takiego widzieć. Hetman E6. Król C7. Hetman E7 znowu. Król C8. Jakiś taki cugcwang może powstać, chociaż ciężko powiedzieć. Hetman F 8. Król musi tutaj, nie ma wyjścia. Hetman G7, ależ droga. Hetman F3? Tak. Co po król H3? No nic nie widzę kompletnie. Aha, to to samo. Dobra, chodzi o to, że jak będzie taki ruch, to będzie taki ruch.
Król tutaj tego pionka zdejmuje i znowu ustawić taką pozycję po prostu, żeby król nie miał za bardzo ucieczki. Ok. Król A6. Hetman B3. Zaraz zobaczymy. No tak, zgadza się, na krótkim czasie nie da rady tego wymyśleć. Nie ma szans. Hetman G6, ale schemat po prostu. Chodzi o schemat geometryczny, tak? Tak. Czyli hetman się teraz zbliża, powiedzmy tu, tu. Król musi cały czas tu, tu. Powstanie taka pozycja. Chodzi o to, żeby poznać pewną pozycję, a potem do tego dojdziesz na pewno. Hetman D6, król. To jest wygrano? Nie wierzę. Tutaj znowu. A6. No i co dalej? Tak, tak, tak. Król C7. Król C7 gorsze. Król C8 może. Król C8. No znowu jesteśmy w punkcie wyjścia. No nie, komputer ocenia, zobaczcie, no minus 1,74, ale nie pokazuje konkretnej wygranej, więc to chyba jest remis mimo wszystko. No właśnie, chyba remis. Końcówki w dużym stopniu to są schematy, które trzeba zagrywać od ręki bez zastanowienia się, dlatego często przegrywam wygrane końcówki. Wydaje mi się, że to według komputera jest przewaga, ale życiowo to remis. Tak mi się też wydaje, właśnie Kacper. Więc nie widzę sensownych ruchów, żeby to wygrać, bo tu król się zawsze trzyma tego. No dobra, dzięki serdeczne za followka, jedziemy. Dobra, jedziemy D4. No, czy ja dostanę dzisiaj jakiegoś arcymistrza? 1,5 na 4. To trochę mało. Partia Carsena z Dudą. No teraz już nie. Gramy tak. Hetman B3 spróbujemy. No, wymiana hetmanów może być. To skoczek na C3 powinien stać. Niech będzie i tak. Ja bym na jego miejscu zbił. Jak nie zbiję, to odejdę hetmanem. Słyszał. Kurczę blade. Wybił tutaj. Gdzie co, zbije pionkiem. Dwa zdwojone pionki. No ale jakoś tu się będę chciał przegryzać. Mam parę gońców, to jakiś może być atut. Chociaż pozycja czarnych jest mega solidna. Jak to u Niemców bywa. Solidność, solidność. Słabe pole, skoczek H5 tutaj. Ja nie wiem, że tak. Ja jakoś tak nie wierzę w te ruchy. O! Tego się nie spodziewałem. A taki ruch? Chyba przechodzi. Jak się powiedziało, a ten pion D6. Ciekawe, czy będzie do wzięcia. Tego muszę zdjąć. Mogę sobie zagrać to z takim planem, na przykład B4, wieża A3, potem C5 ewentualnie. Ile, jak to w pionkach stoi? 2, 4, 6, 7, 2, 4, 6, 7 porówno. Ok. Tak, może zagrajmy. Tu bronimy i tu goniec wyjdzie do obrony w razie czego. Chociaż też twardo mogę bronić tak, tylko oczywiście puszczę skoczka na D5. To nie będzie zbyt przyjemna pozycja, ale... No dobra, myślę, że jest całkiem, całkiem. No plan mamy taki, taki. Bo jak inaczej to grać? Aha, skoczek na E4. Zapomniałem o tym posunięciu, ale może trzeba oddać tego pionka mimo wszystko teraz. Chociaż nie, no zaraz, przecież mogę zagrać najpierw gońcem. Na chwilę mogę obronić, wyprowadzając figurę przecież. Nikt mi tego nie zabroni, no ale skoczek F6 się pojawi. Tutaj? A może tak teraz?
Tak zagramy. Znowu ten sam motyw. Wymusza mu jakieś bicie. No tutaj raczej nie zbije, bo tutaj zagram C5. Już skoczek na D5 może sobie stanąć, bo go nie podpiera pion C6. I wtedy wieżą będę sprzątał te piony. No właśnie. Teraz wieżą tu. Ten pionek jeszcze nie wisi. Tutaj C5 za chwilę zagram. Dzięki Metal Olaf za followka. Strasznie dziwna pozycja. No jeśli skoczek tutaj, to mogę wybić. Jak skoczek wybije, to tutaj i wezmę skoczka, bo jak B5, to B3. No dobra, tak pomyślałem, tak zrobię od razu. Jeśli zbiję na D6, to wszystko wybijam i gram C5. Więc pionki są raczej nietykalne, o ile się nie pomyliłem. Dzięki za followka, nawet nie zwróciłem uwagi. Bardzo dużo was jest, fakt. Dziękuję serdecznie, że jesteście. Jest to bardzo, bardzo fajne i miłe. No przeciwnik też ma niecałe 30 sekund, więc się zamyślił, biedak. Zbił. Ok, to gramy tak. Runda numer... to jest runda numer 5. No i tak. Ha, skoczek. To tutaj. Dobra, i teraz bijemy. No i figurka więcej. No jest zwycięstwo. No to już tego nie przegram. Absolutnie. Król do centrum. Król do centrum. Do centrum. No pionek oczywiście maszeruje sobie, a tam zaraz go skoczkiem dogonię. I nawet przytrzymam na A3. No to tak. Ha, król idzie mi po pionki. Dobra, muszę to zbić. A, to niech król sobie idzie po pionki. Ja zagram tak. Przytrzymam. Może tak. No ten pionek wygrywa partię. Okej. Mamy zwycięstwo, które smakuje niezwykle słodko po takich gorzkich przebojach wcześniejszych. No ale fajnie, dobrze, no coś tam, no niestety nie jest najlepsza forma, ale i trzeba się z nią zmierzyć. Fajnie po 25 latach wrócić do szaszków, a przy pana pomocy poprzypominać sobie wiele rzeczy. Dziękuję serdecznie, DJ McFly. No trzeba czerpać przyjemność szachów na swój sposób, ale wiecie, to nie jest nigdy, nie jest zawsze tak słodko. Niestety czasem człowiek jest zły na te szachy, że jest taka niemoc, taka złość, że ci nie wychodzi, że przegrywasz, że za jakie grzechy i po co mi te szachy, no ale właśnie to jest ta miłość, bo jak się tego chyba nie kocha, to się odpuszcza po jakimś czasie i tak to zwykle chyba w życiu bywa z różnymi też dziedzinami, tak mi się przynajmniej wydaje, bo na swoim przykładzie powiem wam, ja już gram w szachy od 5 roku życia, więc to jest już kawał czasu. No i powiem, te złości były też świetne momenty. No nadal mi się w te szachy chce grać, no. Jeszcze mam ambicje pewne, więc no, będę chyba dalej w nie grał, będę w nie wchodził cały czas i poszerzał swoją wiedzę i się nimi cieszył. No tak to trzeba chyba interpretować, tak mi się wydaje. O, to ja mam, to ja tak mam, ale bez ostatniego stwierdzenia. Czyli jakiego, Kacprze, bo już... A, że miłość może, tak? Czy, no nie wiem. A wtedy nie można odpuścić. No nie można. Nie, nie. Maciuś, ty nie odpuścisz szachów, ty jesteś zawodowiec. Słuchajcie, Maciek ma lat 12 bodajże i ma pierwszą kategorię, maksymalna moc. Tutaj Maćka przedstawiam. Jest naprawdę świetnie zapowiadającym się szachistą. Także Maćku, na wizji poszło, więc nie możesz teraz odpuścić. Jak mi nie wychodzi, to zawsze mówię, że jutro będzie lepiej. No jasne, no.
Od jutra zacznę się odchudzać, no, albo od poniedziałku i tak co miesiąc zaczynam. Nie, że po co mnie grać, a ja się uczę się albo nie uczę. No tak, no, trzeba się uczyć tych szachów, szachy są fajne, słuchajcie. Tak powiem wam szczerze też, życiowo, szachy też otwierają dużo fajnych drzwi w życiu. Nieraz też na tym skorzystałem. No to myślę, że nie jest brzydka sprawa, że tam za pośrednictwem szachów ktoś na ciebie przychylniej patrzył, był bardziej zainteresowany. Wiele takich fajnych rzeczy się działo i myślę, że to też jest całkiem przyjemne. No, Maciuś, tak, pierwsza kategoria w tym wieku i myślę, że jest w stanie zrobić kandydata w ciągu roku albo im krócej, tylko niestety te turnieje nam odcięło na żywo, więc mniejsze szanse na zrobienie kategorii. Po prostu nie ma tych turniejów. Ale wszystko w swoim czasie, zdążymy. Czy zaraziłeś kogoś w rodzinie do gry w szachy? W rodzinie chyba nie. U mnie w rodzinie mój wujek chrzestny z pierwszą kategorią grał w szachy, tylko daleko od siebie mieszkamy. Rzadko też się widujemy. Jak mnie słyszy, to pozdrawiam. Kuzyn mnie nauczył grać w szachy, który również ma pierwszą kategorię w tym momencie. Reszta, no, mój tata ma czwartą kategorię, ale no nie gra w szachy oczywiście. Tam kiedyś do klubu trochę też chodził, bawiliśmy się tą grą, ale bardziej jak byłem dziecko, mi towarzyszył, to też jest fajna sprawa. Ale nie, chyba z rodziny nikogo nie zaraziłem szachami. Nikt chyba z takim wariatem nie będzie rozmawiał. Nie no, żartuję. No, szachy to jest specyfika oczywiście. Próbowałem, znaczy nie próbowałem. Były okazje, gdzie tam uczyłem swoich tam powiedzmy siostrzeńców w ten sposób, ale jakoś to tam się chyba rozleciało po jakimś czasie. No nic na siłę, nie? Jest w wieku mojego syna z tym, że ma drugą kategorię. No to świetnie, no to słuchajcie, ja na przykład mając lat 12 miałem drugą kategorię, pamiętam. Ale w wieku 13 lat zrobiłem już pierwszą, a w wieku 14 lat już miałem kandydata na mistrza. Więc dosyć szybko to się potoczyło na tym najwyższym poziomie, także fajnie. A dopiero potem 5 lat kolejnych i w wieku 19 mistrz. No i tak do tego momentu to troszeczkę też wstyd może, że wyżej się tego nie zrobiło, no ale to tak życie się ułożyło, jak się ułożyło. Mamy na to jeszcze czas. Dobra, D6 poszło, tutaj będzie taki ruch pewnie zagrywany. Będzie chciał, zagramy teraz w ten sposób. Ok, czyli szykuje nam się obrona królewsko-indyjska, tym razem białym kolorem. Dobra, zrobimy ruszadę. Ok, goniec E3, będzie zagranie E5 i koń E2 chyba zagrajmy. Żeby nie wpuścić tutaj przeciwnika na D4. No właśnie. Wszystkie wymiany na końcu, zostanie goniec na skoczka. Ciekawa sytuacja. To było do przewidzenia, że chcę hetmany wymienić. Nie mogę na to pozwolić. No i powiem szczerze, że białe, czy czarne chyba mają całkiem w porządku grę. Bardzo sprytnie rozegrane to zostało. Teraz trzeba jakoś też spróbować zagrać sprytnie. No nie wiem, wieża E1 chyba trzeba na początek. A5 to jest dobry ruch. Powiedzmy tak. Skoczek C5 będzie tutaj nieźle mi. Nieźle będzie mnie męczył. Zagrajmy B3. No biały goniec i białe pionki. Coś tam poszło nie tak, no ale trzymajmy to twardo. Nie traćmy nadziei. Dobra, wieża E5. Słusznie. Wieża E3. W razie czego tu będę bronił, ale tu jeszcze pionek wisi, ale gra B3, gra właśnie ten ruch. Dobra. No dobra, będę twardo bronił. No cóż ja mogę poradzić? Teraz taki ruch. I tak. Tak, żeby gońca schować i zagrać ewentualnie F3, F4. To jest jakaś tam nadzieja. On tu G5 według mnie powinien spróbować grać.
Może to by był dobry sposób. No ale on musi tutaj coś próbować. Dobra. Tak. Muszę chyba H4. Teraz G5 może spróbować. Dobra, tak, zagrajmy. Tutaj taki ruch grozi. Żeby troszeczkę to rozdmuchać. Ok. Na początek zagram F3. Przytrzymam troszeczkę tutaj. I teraz przerzucę się wieżami, o ile to będzie możliwe. F5 będzie chciał zagrać. Tak, spróbujemy. A F5 wchodzi w ogóle. No właśnie. Coś tu pokaleczyłem. Ale dobra, spoko. Zagramy sztuczkę. Jeśli zbije, to zbije. No dobra, będę stał słabo z tym pionkiem. A może. Nie, no muszę zbić. Ale goniec H3, jakieś tam zawsze mam opcje. No fakt, on stoi dobrze, słuchajcie. On. Jego pozycja jest dobra. To trzeba przyznać. Tak, zagrajmy wieża E2. No tutaj broń otwartą, wiem, strategicznie gorzej jest zdecydowanie. Stoi jakiś Hetman H6, może się uda. Okej. Postraszymy tutaj przeciwnika. Postraszymy leciutko. No właśnie, widać, że się boi. Ale wybicie królem wybije i tutaj nic nie mam. E5 też nie wchodzi, skoczek. Tutaj. A może być dobre. No, chyba nie ma wyjścia. Spróbujemy. Aha, on jeszcze może wieżę wprowadzić. Co ja zagrałem? Dobra, chwila. Jest odpowiedź. Jest odpowiedź. Jest odpowiedź. Goniec C6 na szczęście zauważyłem. Tak. I wieża E7. Wezmę pionka. Dobra, szach jest, tylko żebym tu w pułapki jakieś nie wpadł. Tak, też weźmie pionka. Tak. Koniec E8 może było lepsze, bo tutaj też można było skrobnąć. Taki ruch chcę zrobić. Może tu. Skoczek tutaj ma opcję fajną. Dobrze gra, trzeba mu przyznać. Szacha damy. Kolejnego szacha. Aha, on bije mi tutaj, ale to ja biję tu. Raczej remis powinienem utrzymać. Chyba on pionkiem ucieka, niestety. Nie wiem, dam szach. Za bardzo nie widzę tutaj dobrej gry. Dzisiaj szachuś jest wolny. Mata chyba nie ma, związuje. Tutaj uciekam. No to tu chyba bije. Prawda? A mogę jeszcze dać szacha? A nie, nie mogę tu. To bije. Chyba mata nie ma. Pomylił się. Na całe szczęście. Będzie punkcik. Co zagrał? Wieża bije E5. Ten czeskom szaleje. Czeskom, proszę nie szaleć w takich ważnych momentach. No jeszcze nie wiadomo, czy będzie punkcik. Właśnie jak tak sobie gadam, to słuchajcie, jednak nie takie proste.
No właśnie, nie ma punkcika, bo jest taki rok dokładnie. Robię co mogę. O rety. Słuchajcie, tu da szacha, król, tu. I chyba wygrywam. Chyba tak, chyba. Nie jestem w stanie do końca policzyć, ale chyba tak, bo mi nie złapie przemiany. Chyba mi przemiany nie złapie. Dobra, tak. O rety, muszę jakoś tak zagrać drętwo. Jest. Udało się. Udało się. No dobra. 3,5 na 6. Już trochę lepiej. Słuchajcie, co tu zrobić, żeby się obudzić? No po prostu nie mogę jakoś... Czuję taki ciężar w głowie. Nie potrafię się skupić mega. Nie wiem, może trzeba jakąś partię wygrać taką dobrą i się człowiek może przełamie troszeczkę. Co piszecie? Okej. Co mniej więcej w umiejętnościach odzwierciedla 1900 na liczesie? 1900 na liczesie to jest całkiem. Dzięki za followa. Myślę, że 1900 to jest jakieś 300 oczek mniej, czyli taka trzecia kategoria. Tak to trzeba sobie mniej więcej tłumaczyć. Czwarta, trzecia kategoria, tak bym to powiedział. Ależ działo, ale China. No tak, tak, tak. Było. Też jestem ciekaw, czy da radę przeliczyć poziom, naliczy się na kategorię. No tak, no to tam trzeba sobie odjąć mniej więcej 300 oczek, 400. I wychodzi tak prawie rzeczywistość. 200 może, no zależy. Zależy też, jakie tempo. Tak mniej więcej. Cześć, czy mógłbym z tobą zagrać? O, cześć. Proste pytanie, prosta odpowiedź. Myślę, że tak, ale nie dzisiaj. Bardzo mi przykro. Będzie na pewno gra z widzami. Będzie okazja. Umówimy się na pewno. Może kawka z wkładką na żywienie. Nie mam wkładki. A kawy już pić nie będę. Już piłem dwie. Dzięki. Snickers i jedziesz dalej. Cześć Gorindzie. Ojejku. Marcinie, my się nie umówiliśmy jeszcze. Ja jestem tego świadomy, bo nie pisałem, nie miałem po prostu jakoś czasu. Jakby się udało jakoś z rana, to daj znać. Jeśli nie, to zrobimy nawet zajęcia i o 20, bo czy tam 19, bo kurczę blade. Aż mi głupio, przepraszam. Ale spoko, nadrobimy. Dzięki, że jesteś. 1260, no to myślę, że około, no ciężko powiedzieć, bez kategorii piątka, no piąta kategoria myślę, piąta, czwarta nawet może, no w zależności, to nie jest tak łatwo przeliczyć ranking liczesowski na rzeczywistość. Ja mam trzecią kategorię i 1300, no tak, no to właśnie to różnie bywa, zgadza się, yerba, piję yerbę, ale nie w tym momencie. Ja znam osobę z trzecią kategorią 1260. Aha. No, zgadza się, są tacy, jasne. Słuchajcie, tutaj mistrz FIDE na przykład, któryś miał jakieś 3000 ranking na czeskomie, także też niektórzy po prostu są niezłymi wyjadaczami w internecie niż w grze na żywo. No to specyfika. Po prostu tutaj myślę, że działa. Podaj nazwę PayPala, to sprawdzę, czy pobierze prowizję, jak wyślę do znajomego. Nazwa PayPala, ojejku, no Krzysztof Budrewicz chyba, czy tam jakiś numer się wpisuje, ja powiem szczerze, nie wiem, musiałbym po prostu otworzyć zaraz przeglądarkę, dobra, to już to zrobię w takim razie, jak kasę dajecie, to pewnie, nie, no ale dobra, to jest też ciekawe, nawet tam ta złotówka jak pójdzie, tak, to sprawdzimy, może zaraz, tutaj w opisie na streamie jest również, można sprawdzić, zaraz powiem, na jakich turniejach można kategorie wbijać, na turniejach klasycznych, na szach klasyczne, czyli czas musi być dłuższy. Zwykle gra się na turniejach 1,5 godziny plus 30 sekund na ruch. Na takich turniejach na pewno jest szansa zrobić kategorie szachowe. Także polecam, bardzo fajna sprawa, można sobie pomyśleć.
Już sprawdzam w tym PayPalu za sekundę. Mamy mistrza międzynarodowego. O, no to tu jest już jakiś kozak. Brazylia. Jedziemy. D4. Ok, gramy swoje. E3? Nie wierzę w takie posunięcia, co to ma być. Dobra, widzę, że chłopak chce mnie tutaj ograć bez mydła, nie damy mu się. Gramy C5. Nie, nie, nie. Nie będzie tak prosto. To już są moje schematy, tylko E3 dobrze stoi. A już poszło E4. Okay. Tutaj zagramy gońcem, żeby wymienić. Dobra, wymiana białopolowych gońców. Myślę, że dla niego na korzyść, ale dla mnie myślę, że też tego gońca po prostu nie mam. A3, B5, bo taki będę miał plan. Dostałem swoją pozycję. Z kontry jedziemy. Dobra. Ok, wymiana jest możliwa. Tak zagrajmy. Tak myślałem. Słabości sobie robię, ale niekoniecznie. Tutaj na D4 będę miał dobrą placówkę, o ile się uda tam zagrać. To jedziemy. Zobaczymy, jaką będzie miał reakcję, czy zbije skoczkiem. Zbił jednak. Taki ruch mi się tu narzuca. Nie, 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 bo skoczek przecież, Krzysztof, co ty robisz? Może tak. Spróbuj wymiany jednego skoczka. Skoczek na D4 stoi, myślę, że całkiem sympatycznie. Dobra, wymienimy to. Tak. Niech będzie tak. Teraz. Cóż to za ciekawa pozycja? Skoczek E5, jasne. Jak tu go oszukać? To jakieś widły grożą. Tutaj coś grozi. Wzięcie tu pionka. A. Będzie tak. A8 zawsze jakieś na pionkę niby oddam. Może tutaj palnąć na F4 i wziąć skoczka. Tutaj, tutaj. Dosyć ryzykowna sprawa. Idziemy tak. Aha. Mało widzę i wolno gram. Dobra, tak spróbujemy podważyć. Brawo, szachuś. Podstawiłem skoczka. No niestety, słuchajcie, no nie widzę. Dobra, dłużej z wami pogadam. Ale przykro. A zapowiadało się dobrze, bo to moja pozycja. To jest spoko pozycja, no. Normalna. Może E6 niepotrzebnie. W tej pozycji może coś innego. Kurczę, no. Aż się zezłościłem, no. Tak nie można. No tak nie można przegrywać w taki sposób. Taktycznie po prostu słabo. Taktycznie. Taki ruch fatalny. Ale wydawało mi się, że tu jest dobrze. Skoczek C6, zobaczcie, to jest dobrze. Skoczek na D4 wchodzi. Ładnie. Tak, w grach na żywo tylko się robi kategorię, zgadza się. G5, taki ruch teraz, wow. G5, no to czy... Aha, jest to logiczne, bo po wybiciu mamy skoczek E5. Te skoczki stałyby fenomenalnie. Takiego ruchu nie widziałem. W długiej partii, słuchajcie, ja bym taki ruch zauważył. Zauważyłbym taki ruch, naprawdę. To brzmi nieskromnie, ale w długiej partii bym widział. Ja po prostu gram słabiej już te blice. Chociaż na straty się nie spisuje, ale długie partie zdecydowanie wolę już. Człowiek chyba im troszeczkę starszy, tym bardziej woli te jednak szachy dłuższe.
Jak to wygląda? Tu D5 zagrałem może niepotrzebnie, jakieś A5 pokazuje, kurczę blade. Tu już gorzej jest chyba. Nie, całkiem okej, okay. Hetman C7. Tutaj. Czy pokazuje bicie na F4? To mnie ciekawi. Jak ocenia bicie na F4? Bardzo źle ocenia. Ok. Tak, poszło. I bierze. Ależ podstawiłem. Chrysty jedyny. Czy jakieś książki polecam? Litmanowicz polecam dla początkujących. Wszelkiego rodzaju książki Litmanowicz są spoko. Wieża B na C8. No, nie, no dobra, no o czym tu rozmawiać? Po prostu nie widziałem, że zbicie skoczka następuje. Aż przeciążenie umysłu. Ale czuję taki jakiś, kurczę, słuchajcie, ciężar. Ciężar w głowie. No i jest tego efekt. Ile w ogóle ja mam punktów? Chyba 3,5. A to była siódma runda? Już sprawdzam. Tak, to była siódma runda, czyli 50%. No to nie, no to nie tak najgorzej. Mimo wszystko 50% zawsze jest spoko, no ale chciałoby się więcej, zdecydowanie. No dobra. Czekamy na kolejną rundę. Cóż możemy zrobić? Może zerkniemy. O, w ogóle Shirov ma. Nie no, panie Czeskomie, jeżeli Czeskom będzie mi cały czas tu mrygał tym czasem, to więcej nie gram. Nie gram, albo robię pauzę na miesiąc. Obiecuję, bo mnie to deprymuje. No tak porządna platforma, najlepsza niby na świecie. A takie jaja tu się dzieją. No tak nie może być. Od tego mnie głowa boli. Wiecie, co zrobimy? Otworzę okno, wpuszczę powietrza. To będzie, myślę, że dobra sprawa. Zaraz wracam. No i już jestem. Niech leci powietrze. Shirov wysoko, 6 na 6. Zerknijmy na partię Shirova. Polecam, no Shirov fantastycznie, taktycznie, ostro gra, a tutaj gra. Zobaczmy. No, ma niby wygraną, no, ale sekundy lecą. O tak. Coś tu siedzi. Już wieża jest uwięziona na amen. No, Aleksiej Shirov. Wow! Goniec G5. O rety, goniec H6 jest. Piękny ruch, bo jak dorabia hetmana, to goniec D2 z szachem. Ale się porobiło. Czy to jest jakaś pani? Nie, jakiś chłopak. Ostro. No nie, no trzeba przyznać, że tutaj. No widzicie, no Shirov wygraną partię. To jakiś dzieciak jeszcze. Kurczę, Felek. To jest jakiś dzieciak. No nie wierzę. Jak to jest aktualne zdjęcie tego chłopaka, to ja się nie nazywam pan Szachuś Krzysztof Budrewicz. No. Nie, no nie może być taki młody arcymistrz. Chociaż no wiecie, różnie bywa Izrael. Może. Są talenty na świecie, są. Czy jest jakiś sposób, żeby dostać kategorię, jak nie jest się w klubie szachowym? Oczywiście, nie trzeba być w klubie szachowym, żeby grać w turniejach i zdobywać kategorię. Można być tak zwanym niezrzeszonym zawodnikiem. Chociaż wtedy chyba automatycznie wpisują nas do rejestru Polskiego Związku Szachowego. Jakoś tak to chyba działa. 22-latek. Aha, no to tak, no to jestem w stanie to oczywiście uwierzyć. Aleksiej Shirov, szkoda. Też dla szachów wiele zrobił. Świetny arcymistrz. Tak, oni tu walczą o skalpy, o największe. Nie ma Nakamury, nie ma tutaj kilku dobrych zawodników, więc jest okazja, żeby powalczyć. Dobra, słuchajcie, jest 7 rund było. Jeszcze 4. 4 szybkie rundy.
Kiedy wprowadzić subskrypcję? Nie rozumiem. Kacper, nie rozumiem, kiedy subskrypcję, o co chodzi? Pytam, bo kiedyś wbiłem normę na czwartą kategorię. Znaczy, nie zdobywa się normy na czwartą kategorię. Normy to mogą być na kandydata na mistrza, normy na mistrza międzynarodowego. Po prostu się zdobywa. No ale to mniejsza z tym. Nie mam jakiej nigdzie przypisanej do mnie. Centralny rejestr Polskiego Związku Szachowego. Trzeba tam poszperać. Wejść na Polski Związek Szachowy i poszperać w centralnych rejestrach. Jeżeli nie ma, to napisać może do władz i zapytać. A jeśli nie, to nic straconego. Czwórkę się na pewno zrobi po drodze. Ja właśnie zamówiłem sobie Obronę Królewsko-Indyjską Gufelda. O, to jest piękna książka. Sam ją posiadam. Przerobiłem ją ze dwa razy. Piękna, piękna sprawa. I Sztuka Obrony Lew Pułgajewski. Świetne, to są dobre książki. Bardzo dobre książki. Aha, Kacper, piszesz, żeby na Twitchu wprowadzić subskrypcje, a one nie są automatycznie? Ja nawet nie wiedziałem. Nie znam się na tym, na tych subskrypcjach wszystkich. Niestety. No dobra, jedziemy. Mistrz FIDE, słuchajcie. Ciśniemy, nie ma na co czekać. D4, go. Punkty są potrzebne. Punkty, punkty. Poproszę punkty. Dobra, zagrajmy ostro. Jeśli zbije, to E4. Dobra, jedziemy. Tak grywali klasycy. Po takim ruchu ciekawym zagraniem jest skoczek G5. Żeby tutaj uderzyć. Jakiś hetman F3 albo hetman H5 w ogóle. Po ruchu E6 grali hetman H5. Po G6 grali... No właśnie, dobra, gramy tak. Klasika, klasika. Tak, bodajże smysłów grał. Czekaj, czekajcie, jak oni jeszcze tutaj grali? Hetman E3 czy hetman H3? Już nie pamiętam. Hetman F3 może? Kurczę, już nie pamięć zawodzi. Hetman G4 grali. Chyba. Tak, żeby tutaj bronić. Tak mi się wydaje, że hetman G4. Niech będzie hetman G4. Tutaj H4, H5, jakieś tam będziemy próbować. Skoczek ładnie stoi. Za cenę pionka mamy oczywiście tutaj czarne pola. Dobra, i chyba tak. Hetman G3. Tu czasem są opcje bicia na E6, jeżeli goniec będzie stał, i na G6, więc hetman G3, dlatego też stawiam. Dobra, i tutaj H4 oczywiście podpieramy to. Skoczek B4. Może poszaleć. O! I to jest ten moment, żeby zbić na E6. Tutaj, tutaj, tutaj. No trzeba chyba bić. Poczekajcie, w pamięci spróbuję bicie tu, tu, tu. Hetman, król, goniec na H6, wieża musi tu. Najwieczne szachy. Tak, no to musi to przechodzić. To nie ma wyjścia. To musi przechodzić po prostu. Nie wierzę, że to nie przechodzi. Tak. I jeszcze w ogóle widzę taki ruch wieża H3 i tutaj wieża szybko wchodzi. To też jest dobra chyba opcja w ogóle. To myślę, że jest jeszcze lepsza opcja. Jest figura mniej. Ale słuchajcie, jest atak potężny. I tu jeszcze są dwie groźby. Według mnie to przechodzi. Polecam książkę Litmanowicz. Litmanowicz, już to powtarzałem. Książki dla początkujących polecam. Teoria debiutów, żeby tam trochę poznać, jak ktoś lubi czytać oczywiście. Teraz wszystko w internecie można znaleźć, PDF-y, te sprawy, słuchajcie. Ale jak ktoś lubi książki, ja akurat lubię sobie kupić i mieć w ręku. No i przeciwnik się zamyślił. To takie partie lubimy. Takie kopytka lubimy. I to jest właśnie, słuchajcie, to co ja teraz zagrałem, to jest motyw z partii klasycznej, który kiedyś analizowałem. Więc warto znać motywy. Tutaj poszło. Teraz chyba mam goniec H6. Tak, zdobywam materiał. Chyba, że coś lepszego znajdę. Tu, a, chyba tutaj jest w ogóle lepsze. Ten mat będzie, skoczek się zasłoni. Nie no, chyba tak. Chyba tak. Król E7 nie może, bo jest mat na F7.
Musi się na F6 zasłonić jakąś figurą. Zawsze mam wtedy też goniec H6 w razie czego. Dobra. Więc tutaj odzyskuję jakoś tam. Mogę też tak zagrać nawet. Ale myślę, że goniec H6 trzeba rąbnąć. Coś tam odzyskać. No, król na E7. Król na E7? To król na E7 to zagramy tak. Albo tutaj w ogóle będzie kopnięcie. Tutaj kopnięcie, tutaj. O. Chyba tak. Ale to jest już zryka. Dobra, rąbniemy na D5 z szachem. Chodzi o odciągnięcie obrońcy na F6. Oj, żebym ja tylko tego nie przegrał. Dobra, bijemy chyba tak. Już nie będę się wygłupiał. Figura jest odzyskana, odzyskana. No i lecimy tutaj. Czekajcie, jeszcze taki ruch jest. Dobra, tak niech będzie. Król ucieknie na pewno na C7. Król zwiał, ale mamy go tutaj. Tutaj? Tak? Król D7. No jeszcze w ten sposób, to ciekawe. No dobra. Myślę, że taki ruch wystarczy na zyskanie materiału. Musi jakoś tutaj zbić. Bo inaczej tutaj zbije, jak wieża zagra, to bije na F8. No, król ucieka, ale straty materialne u czarnych się szykują, więc powinno być dobrze. Jakość więcej. Jeszcze są pewnego rodzaju, może nie problemy, ale wezmę pionka. Spróbuję pograć prosto. Aha, tutaj mi do szacha. No dobra, chyba tak. Aha. Zagram tu, żeby het miał powrót w razie czego. I tak, też przecież A3 można zagrać. Chyba. Okej. Tu. No to jest już, myślę, że w miarę prosta wygrana. Tak, jest zwycięstwo. No, powiem wam, z tej partii jestem zadowolony. Weszło powietrze i jest dobrze. Goniec bije na C4 było i hetman wisiał. W którym momencie? W którym ruchu? Aha, teraz tutaj, dobra, już widzę. Teraz goniec C4. No masz rację, dobre posunięcie na pewno. Na pewno tak, bo goniec potem tu wraca czy coś. Tak, zgadza się. Czujnie, czujnie, bardzo dobrze. No dobra, ósma runda się zakończyła. Jeszcze 3 rundy. Dajcie znać, jak tam Jankowi idzie. Czy coś tam się przełamał? No tam już małe szanse ma na cokolwiek dobrego, ale myślę, że warto, żeby powalczył do samego końca, tak jak Szachuś, albo odwrotnie. Szachuś walczy tak jak Janek. Dobra, okej. Jeszcze trwa runda, okej. Dobra, dzięki. Dobra, cierpliwie czekamy na kolejną rundę. Jeszcze trwają jakieś partie. Czy gra Shirov? Shirova chętnie bym poglądał. A tak przy okazji, są jacyś Polacy wysoko? Zerknijmy.
W ogóle już mam 4,5 punkta, już całkiem dobrze. Jeszcze jeden punkt jest 50% w turnieju. Więc nie najgorzej. Ale z taką grą dzisiejszą to i tak jest super. Plus 1,19 z Lirenem. Spoko. No, Dink Liren to jest maszyna dopiero. Niezły zawodnik. Pałuszka Penko 5,5 na 8. I widzę Polaków. Widzę. I Embatory. Kto? Kim jest i Embatory? 5 na 8. A, Dobrowolski. Pozdrawiamy. Piotra Dobrowolskiego. Okej. Okay. Dobra, czekamy. Według kompa ma wygraną. No, tak, tak, tak. No, zobaczymy, zobaczymy. No dobra. Jest dobrze, przyjeżdżaj na pogrzeb. Ostatnia partia. O, Kleopel gra ostatnią partię. No to białe tutaj chyba przegrać nie powinny, chociaż król tu wygląda dosyć dobrze. Tak. A, no to bierze. No dobra, biały nie przegra. Wygra raczej. A, remis. Słaby ruch. Słaby ruch. Tak. To już jest remis. Jeżeli goniec jest na białym polu, a róg jest koloru czarnego, to jest totalny remis przy pionkach bandowych. No nie wiem, po co jest gra kontynuowana. A, Kleo gra czarnymi. No nieistotne. Remis. No można klepać jeszcze 50 ruchów, tylko po co? Panowie, kończymy. Dobra, jest. Czekamy na kolejną rundę. Czy po 8 rundach jest jakaś krótka znowu przerwa, z tego co się orientuję? Bardzo możliwe. 6 minut przerwy, ok. No mamy czas, żeby porozmawiać. Jak macie jakieś jeszcze pytania i będę w stanie na nie odpowiedzieć, to bardzo proszę. Dobra, tu już wyłączamy, żeby nam nie myliło. No, grało ponad 600 zawodników i spadło do poniżej 500, także niektórzy ludzie, widać, odpuścili sobie. No cóż, ja wychodzę z założenia, że trzeba grać, mimo że słabo idzie, to trzeba grać do końca. Duda wygrał! Świetna informacja. To gratulujemy. Ładnie, no dobrze, no się tam troszkę przebija, no nie jest najgorszym przecież arcymistrzem w tej czołówce szerokiej, nawet ścisłej czołówce, w pierwszej dwudziestce powiedzmy. No przecież on nie jest najgorszy, to jest kwestia pewnie też dnia, dyspozycji, no różne czynniki pewnie na to wpływają. Jest nieustanna praca nad sobą. No pewnie młody jest. Bardzo młodym zawodnikiem, 22 lata. Dokładnie. No ja w tym wieku to też łohoho. Tylko co? Nie, no świetnie.
A tak pamiętam też, jak miałem 21, to chyba najwyższy ranking w karierze osiągnąłem, a potem jakoś tak nie mogłem się przebić przez te 2400. No, może jeszcze wrócą dobre czasy. Jak poprawić grę z drugiej kategorii na pierwszą? Zapraszam do nauki z trenerem Krzysztofem Budrewiczem i zrobimy jedynkę. Tylko, że nie, no żartuję oczywiście, teraz za bardzo nie mam czasu po prostu na nowych uczniów. No ale żeby poprawić grę z drugiej kategorii na pierwszą, no to troszkę trzeba się przyłożyć na pewno. To już nie jest tak prosto. Trzeba przede wszystkim liznąć strategii. Bardzo polecam, mi to też kiedyś wpajano, że żeby analizować partie klasyczne starych mistrzów świata, polecam od Capablanki, znaczy może też i starszych, tak? Czy tam Laskera i tak dalej, po Botwinnika, Tala, Fischera i tak dalej. No tych wszystkich mistrzów świata i nie tylko, bo nie tylko mistrzowie świata grali świetnie partie, także też ich przeciwnicy. No wiele jest tych nazwisk. Akiba Rubinstein na przykład polecam. Tartakower, no, dużo jest tych nazwisk, no, można by wymieniać. No, Kasparowa przede wszystkim, Karpowa, jeśli chodzi o grę techniczną, dużo można by na pewno dyskutować. To jest pierwsza sprawa. No, druga sprawa, trzeba regularnie robić taktyki, no, przede wszystkim taktyki trzeba robić, grać dużo i się nie poddawać. To jest do zrobienia, oczywiście, że tak. Uwierzyć w siebie przede wszystkim trzeba. Analiza partii, taktyka, gra praktyczna. No, zainteresować się troszeczkę książki jakieś poczytać. Ja powiem wam, na przykład lubię bardzo czytać biografie szachistów, bo to też mnie tak w jakimś stopniu nakręca, napędza, inspiruje. Polecam o Fischerze, jest książka po polsku napisana. Obsesję Fischera, coś w tym stylu, jakoś tak to się chyba nazywa. Bardzo fajna książka, no wchłonąłem ją, jak słuchajcie, śniadanie rano. No tak, Kacprze, lecisz po FM-a. I bardzo dobrze, trzeba mieć takie założenie. Ja chciałbym się zapisać do klubu gdzieś, to mam wobec niego jakiekolwiek zobowiązania, bo studiuję i niezbyt mi po drodze wracać do domu na turnieje klubowe czy coś takiego. Zależy od klubu, ale jak jesteś w klubie szachowym, to raczej nie masz przymusu uczestniczyć w tym, gdzie ci każą, absolutnie. Nie słychać? Nie słychać? Halo, halo. Adam pisze, że nie słychać. Mikrofon mi tu działa. Słychać. Partie Nieszmedninowa. Tak, coś słyszałem. Coś słyszałem o tym. Tak. Trudne nazwisko. Neshmedtinov. Nawet nie wiem, jak to się wyczytuje. Dobra. Wow. Mamy arcymistrza z Polski. Pan Paweł Jaracz. No, pierwszy arcymistrz dzisiaj. Słuchajcie, gramy. Gramy. Szachuś, obyś nie przegrał w 20 chociaż. Dobra, obrona królewsko-indyjska. Zagramy system Averbacha. Dawno go nie stosowałem. Rashid, tak. Ok, C5, tak grają. No, F3 zagrać chyba trzeba. Król H7 tak po prostu. Skoczka jakby się udało na F2. Tutaj. Spróbujemy G4. Dosyć ostro spróbujemy. Jakiś plan skoczek tutaj. Takie są plany. Okej, okay, A4 trzeba zareagować na A6. Żebym tu nie podstawił żadnych taktyk. Wieża A3 się przyda, bo groziło B5. Trzeba tutaj pilnować wieżę na A3. No problem teraz jest taki, że nie mogę zrobić roszady jeszcze, ale już to się za chwilę może zmienić.
Tutaj nawet H3 można spróbować zagrać i żeby potem F4. Ha, skoczek wchodzi tutaj, tak? Może tak? No dobra, no to chyba niech sobie ten skoczek tutaj wchodzi. Cóż ja mogę mu poradzić, robię roszadę. Dzięki serdecznie za follow'a. Dzięki, dzięki. Niech skoczek na C4 wchodzi. Wyjścia nie ma. Tak. Spróbujemy. Żeby wieża się rozciągnęła, ewentualnie skoczek. No to goniec D7 oczywiście może zagrać, ale skoczkowi zajmie pole. Może jakiś hetman na D3. Tutaj H3 trzeba będzie. Tutaj zostało zagrane. A tak? Nie mam wiecznego remisu? Aha, tu mi wisi. Teraz spróbujemy hetman D3 z próbą wymiany. A sprytnie. To było sprytne zagranie. To trochę faktycznie, bo tutaj widełki mam, muszę tak tu bronić. To było sprytne zagranie. Oj, nie doceniłem tego ruchu. Nie widziałem po prostu. Dobra, ale może nie będzie krzywdy. Taki ruch grozi. Czy ja tu mogę złapać hetmana? Chyba nie bardzo, może tak. Skoczek C4 będzie grał. Tu poleci. No nieźle mnie tutaj arcymistrz, trzeba przyznać, punktuje. Skoczek, koniec. Na C1 tu mi walnie. Pionek mniej. No walnie mi tutaj, no. Pionki mniej się robią. Coś tam pograłem chyba nie bardzo. Ale jeszcze chwila. Jak mi zbije? Tutaj zbił w ogóle. Tak, tak. Dobra, niech będzie tak. Muszę jakoś uaktywnić swoje figury. Może taki ruch. O jejku, co ja zrobię? Co ja w ogóle zrobiłem? Myślałem, że mam hetmana na linii C. Za szybko pograłem. Bez sensu. Może tak? Jak już tak poszło, to niech idzie. Sam nawet nie wiem, co ja pograłem. Czasem może taki ruch wystarczy. Tutaj trzeba uważać. Bardzo koniec E3, żeby tutaj spróbować. No ciekawe, czy to nie wyszło całkiem dobrze. A, trzeba grać szybko. To koniec. A, krętu. Tak trzeba. Skoczek tam będzie stał dobrze. Tu? Co to za poza? Masakra. W ogóle on mi cały czas tu wieżę podstawił. Czemu ja tego nie zbiłem? Co tutaj się dzieje? Tak. Aha. Jakieś maty będą groziły. Aha.
tak. O rety. Szachuś. A trzeba zbić tu. Wybijemy gońca. Czasu coraz mniej. Mata chyba nie ma, ale jest gorąco. Ile mam czasu? 22 sekundy. O rety. Dobra, tak. Nic dobrego chyba z tego nie wyniknie. To jest strzał. Sekundy. A, mat na H2, dobra. No dobra, ale chociaż powalczone było. No w miarę jestem zadowolony z tej pozycji, z tej partii. Mimo wszystko. Wydaje mi się, że coś tam lepiej mogło być. Co tam piszecie? Sekundant Tala podczas walki o mistrza świata z Botwinnikiem. O, no właśnie, właśnie. O, spoko. To nawet nie wiedziałem. Dziękuję bardzo za followka. W kolejnej rundzie Duda kontra Giri. O, to będzie ciężko. Podeślasz link. O, super. Dobra, chętnie szybko, jeśli zdążę, zobaczę tutaj tą moją partię. Wydawało mi się, że było całkiem dobrze. Może tutaj coś trzeba było zrobić. Tak, hetmana wieć. Teraz co? Pokazuje komputer. Goniec F4 pokazuje komputer. Jak mi się takie ruchy nie podobają. Wieża A3 może było słabe. Tak. Skoczek H3, dobra. Skoczek tutaj. Mi się aż nie chce wierzyć, że tak łatwo tu mi czarne weszły po prostu tym skoczkiem na C4. Hetman B4. Poszło hetman B4. I czy ja tu jakiś lepszy ruch miałem? Roszada, którą zagrałem. On tutaj, dobra. Zobaczcie, przewaga plus 2 po stronie białych. Teraz jakiś dobry ruch trzeba wykonać. Tylko jaki? Skoczek D3, a ja A5. Dobra, skoczek D3. Skoczek D3 i tutaj jakieś poświęcenia chyba. Chodzi o to, żeby tak spróbować zagrać. Aha, no tak. Bardzo ciekawe. A5 poszło. Skoczek D7. No właśnie. Hetman. Tutaj zepsułem bardzo, bo skoczek E5. To tego nie widziałem i tu się robiło już gorąco. Chociaż wydaje mi się, że skoczek D3, wieża A2. Skoczek C4. Koniec C1, ok. Wziął na A5. Zgoda. Hetman A4. Dobra, już po herbacie. CM z Norwegii. Jedziemy. Niech będzie obrona sycylijska. To jest chyba runda 9 czy 10 już. To jest 10 runda, przedostatnia, ok.
E5? To tak. Chodzi o to, że jak wybije skoczka, tutaj na A2 będzie wisiało i będzie to tempo do zagrania. Tak przypuszczam, że to jest całkiem okej. Ale może skoczek ma jakieś dobre odejście, typu na F5. Może. Taki też może być. Tutaj. No to miękko. Raczej miękko. Nie będzie tak. Zawsze na bierze C8. Skoczek A5, hetman C7. A tutaj mnie chce jechać przeciwnik. Dobra, wtrącić, a może długą roszadę? Nie, no wtrącę, no spróbuję na mata zagrać. Tutaj poszło. Ciekawe. Ciekawe. A mogę tak chyba. Może tak będzie bezpieczniej, jednak faktycznie przepchania nie liczyłem. Trzyma mi tu bardzo punkt G7, niestety, przeciwnik. Po prostu wybicia. Tak po prostu. Zastanawiam się nad goniec B4. Dobra, może wierzę. Dobra, goniec B4. Niech będzie goniec. Tylko C3. Co po C3? Jakieś poświęcenie trzeba uczynić. A tu podstawiłem. Ojejku. Tutaj podstawiłem. Zapomniałem kompletnie o tym. Niedobrze. No właśnie. Ale może to wyjdzie na dobre. I w końcu hetman dorwał się do tego pionka. Spróbuję zagrać na wymianę hetmanów mimo wszystko. Jeden pion mniej. Może nie będzie to tragedia jeszcze, gdzie mam pionki na białych polach, końca czarnopolowego. Dobra, teraz będę się czuł ciutkę bezpieczniej. Ciutkę swobodniej, tylko muszę przyspieszyć. Gdzieś może się przeciwnika uda oszukać. Właśnie się to chyba udaje, bo biorę pionka. Wieża F2 to wieża E3 i wygrywam. Tu mogę wtrącić szacha. Tu mogę znowu szacha wtrącić. Tak zagrajmy. Teraz mogę wymienić wieżę, zagrać na H3. Myślę, że będę stał bardzo dobrze. To wygląda solidnie. Z planem królem tutaj, tak. Goniec nie może, bo skoczek, bo wieża wraca na E3 i biorę figurę. Dobra. Jest zwycięstwo. Partia niezbyt dobra. Zauważyłem taką zależność często, że jak się gra kiepskie partie, to wygrywasz, a jak grasz dobrą partię w miarę, to przegrywasz. Z czego to wynika, nie mam pojęcia.
z braku umiejętności prawdopodobnie. Słuchajcie, to była przedostatnia runda, czeka przed nami jeszcze, czeka jeszcze nas ostatnia runda. 5,5 punkta, więc nie najgorzej po takiej tak słabej dyspozycji. No, świetnie byłoby wygrać ostatnią rundę i byłoby w miarę dobrze. Powrót do rankingu, jasne, ranking nieważny tutaj. Ja spokojnie to na 2600 mogę wchodzić. Myślę, że kwestia tylko któregoś wieczora usiąść w dobrej dyspozycji i zagrać. Dobra. Więc cierpliwie czekamy na jeszcze jedną partię. Kim jest Castor? Kim jest Castor? Co to za zawodnik? No nie kojarzę tego zawodnika z Chile. Spoko. Castor. No, jakiś wymiatacz. Ariantari gra, oczywiście. Kojarzymy tego zawodnika. Silny, silny arcymistrz z Norwegii. Chyba drugi po Carlsenie zaraz. Przepraszam. Dobra. Jak to wygląda? Zobaczymy może jakiegoś, może Polaka jakiegoś znajdziemy. Nie widzę na horyzoncie. No dobra, Erik Hansen niech będzie, co tutaj się wyrabia, remisik, dobrze, Aleksander Bortnik, to jest bardzo silny zawodnik, przegrał, bardzo możliwe, tak, no ludzie streamują, no co mają robić w tym okresie ciężkim dla nas wszystkich. Szachy idą do przodu, promocja coraz większa, to jest bardzo fajne. I chwała Bogu, słuchajcie. Im więcej ludzi gra w szachy, tym lepiej, no. To po prostu tym lepiej. Większa konkurencja, słuchajcie. Więcej arcymistrzów się na pewno też pojawi. No dobra. Tutaj tak biadolimy. Czekamy na ostatnią rundę. Trzeba ograć przeciwnika i do domu. Katie gra, wygrała ładnie. 5 punktów. Okej, gratulacje. Tutaj jacyś kozacy jeszcze ćwiczą. No i taki, bez jakości. Ciekawy ruch. A, grozi mat. Albo wzięcie. Niesamowite, to jest po prostu niesamowite. Skoczek wraca, ale życie ma ciężkie. A, i tu jest taki ruch. Ja cię gwiżdżę. Technicznie wygrana. Co? Wow. Nie, no to się nie dzieje naprawdę. Nie, no to trzeba być kozakiem, ale remis pokazuje. To jest remis? Ja cię kręcę. No co to było? Na tym czasie to ciężko wymyśleć. Niesamowite. Ostro. No dzieje się trochę tutaj, słuchajcie. No jeszcze mat do końca. Dobra. Ostatnia runda. CM, jakiś CM. Gramy D4.
Gambit hetmański nam powstaje. Dobra, tak można. Tak można. Tak grają. Zagramy tak. To bije. No i zagramy tak. Tylko pionka zdejmę za chwilę. Zagram tak, żeby nie było tego B5. Jakoś mi się te B5 nie podoba. Wybijemy. Roszada i jest spoko. Tutaj? O, panie kolego. To jestem zaskoczony takim posunięciem. Zagrajmy tak, z opcją bicia tutaj może jakieś wejdzie. Tak odważnie pograł. Wieża już na króla będzie zerkać. Dobra, chyba poświęcenie wchodzi. Bo jeśli bije, bije z szachem skoczek na B5 i wieża może zbić skoczkę. Wydaje mi się, że to przechodzi. Ale on oczywiście nie musi bić, tak? Nie musi bić tutaj tego pionka. Zawsze sobie odejdę z tempem, zagram w ten sposób. A pionek jeden zdobyty. I tam mogę szarpnąć później. No tu jest za wolny atak przede wszystkim. Jeszcze skoczek B4 jest takie posunięcie. Nic tu nie grozi, ale zagramy sobie tak wtedy pewnie. Na B5. No właśnie, no dobra, wracamy. I tak, może zagramy. Tu nie wisi, oj, już się wystraszyłem, że coś wisi. Grozi mat na A7. Ucieka mi tutaj król niestety. No dobra, ale chyba tak gram. Tego gońca po prostu zdejmę. I tutaj zwiążemy pana. I zagramy na materiał. Król wędruje. Czemu nie? Okej. Okay. Tutaj zagrajmy. Grozi bicie. Czy hetmanem? Czy lepiej wieżą? Może wieżą. To w ogóle pionkę będę chyba dopychał do góry. Jak zagra mi H3, to może to zostawić tutaj. I idę pionkiem. No to H3. No to skoczek na H2. Aj, obronię chwilę. Myślę, że tu jest dobrze. No do góry. Okej. Powrót trzeba zrobić. No do góry. No wrócimy skoczkiem. On B7. Wieża B3. A, taki ruch, to tego nie przewidziałem, ale to myślę, że bez znaczenia, pozycja jest na tyle dobra. No, zbije. Dziękuję serdecznie. Wymienię hetmany. Dziękuję za followka. Wymienię hetmany. Tutaj jest przewaga pionków po prostu. To jeszcze mi dał taką opcję. Wymienię tu na C7, zbiję. Więc jeszcze łatwiej. Tutaj. Szach i na B8. Dziękuję serdecznie za followka. Witam, witam. A, to był dobry ruch. Tego nie widziałem. Ale sprzątam pionki. No, sprzątam pionki.
Może tak. Dobra, grożą maty, więc trzeba uważać. No to mogę zagrać nawet w taki sposób. Myślę, że najprościej. Jeśli zbiję goniec, drabiam hetmana. Jeśli tutaj, to po prostu wybijam. I mogę podejść królem. Tutaj zbić nie może, bo jest skoczek A6. Skoczek D3 po prostu zagram. Przytrzymam jeszcze jednego pionka. Technicznie po prostu wygrana pozycja. I do góry go podciągnę. Tak, no dużo czasu. Skoczek F3. I tutaj. Dobra. Tak, tak, no to jest wygrana. Wygrana, wygrana. To już nie odpuszczę tego, tym bardziej, że mam dużo czasu. Pewnie realizacja jest już tak opłakana, ale już na spokojnie można sobie tutaj grać. Pionki maszerują. Nawet tak mogę zagrać. Ok. No to mamy 6,5 punkta. Świetnie. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę. No i do zobaczenia.